Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Jacy, a dzisiaj sobie zagramy w LEGO Star Wars The Complete Saga. W sumie to dawno nie było odcinka, czy nie? Jakoś... czekajcie... jakoś, nie wiem, 10 miesięcy temu i tak sobie nie nagrywałem, a sobie przeszedłem do nowej nadziei. Ale też wygrałem. Dzisiaj zagramy w Atak Klonów. I idziemy na misję. Witajcie już na misji i granie po takiej przerwie wita nas od razu pościgiem. To jest dobre. Ej, no to mogę głupota. I tak tej misji nie lubię. Jakaś taka nudna po prostu, nie? I... nie wiem już czym to jest spowodowane. No, ej. Nie trafiłem, kurde. Tak. Tak. Słuchajcie, z 6 lat temu. No, z 6 lat temu. Miałem PlayStation 2, nie? I działało mi to PlayStation 2, a nawet miałem 2 i też działało, ale w końcu nie działało i to drugie też nie działało, ale dobra, nie? Ponieważ i tak kiedyś jeszcze nóżka od stołu mieszkał tu, gdzie ja mieszkam, to poszedłem do niego i pokazywał mi gry, nie? Czy coś, nie? I miał LEGO Star Wars 1, nie? W sensie 1, 2, 3 tam te epizody. No, to ja mówię, nie wiem czy on powiedział, że sam mi pożyczy, czy ja mówię, czy ja mu się spytałem, czy mi pożyczy, ale miał takie dobre serduszko, że mi pożyczył, a ja mu jeszcze nie oddałem, i raczej nie oddam. Hehe. No i nie wiem, może dał mi tą grę, bo była zepsuta, czy coś, nie? Bo najpierw wchodzę do gry i wchodzę na pierwszy chapter i tak wow, ale to gra jest super, nie? I tak gram dalej i mi się, nie wiem, i to był ten wyścig akurat w Mroczne Widmo, ten wyścig tam na Tatooine i wchodzę sobie na tą misję. I mi się PlayStation wyłączył, nie? I mówię, o co chodzi, nie? Dobra, no. To włączam jeszcze raz. I nie wchodzę już na Mroczne Widmo, tylko na właśnie Atak Klonów. I nie wiem, jak to się stało, że tej misji nie grałem. Nie pamiętam w ogóle. Drugą misję to pamiętam, tam z Jango Fettem i na Kamino, ale no, tej to nie pamiętam. I tam jeszcze na tej arenie. No, ale tej to w ogóle nie pamiętam.
И почему не могли бы за что прощаешь попросту, не? Куда? Маня. Трамат. Вау. Вау. Чи трофіми одразу? Хаба не. Ай. Dobra, i teraz musimy trafić. Co nie będzie większym dla nas problemem. I tak musimy trafić jeszcze. O. I nóżka, nie? Od stołu normalnie ostatnio mi mówi, że musi coś nagrać. Jak obejrzysz ten odcinek, nie? XT, to weź napisz do mnie, kiedy to możesz grać. To nagramy tą twoją serię z Lola TT. Od zera do Silvera, czy dokądś tam, nie? To napisz, że później nagramy tu. To znaczy ty nagrasz. Poświęcę dla ciebie i włączę Lola. Tylko będę grał na swoim koncie, nie? Żeby je tam podwyższyć. Nauczysz mnie, jak się gra w tą grę. Dobrze. Dobra, ale wracając do tego. Ile ja w tej grze? Nie, w tą grę grałem. W sumie bo. I chyba nie przeszedłem nigdy. Ripia. Ale. W sumie to. Druga część mi się podobała bardziej, jak grałem. W sensie. Od nowej nadziei do powrotu Jedi. Niższa jedynka, co mi pożyczał nóżko od tyłu. Ale spokojnie. Drugą część też ogramy. Tylko to jest jedna gra, ale w sensie to są dwie gry połączone w jedną. Chyba rozumiecie. Dobra, i zarobiliśmy całe 7642 study. Nie wiem, continue story. I ta misja była fajna, mi się podobała. Ebola. No to jesteśmy już na misji. I ta misja naprawdę jest dobra. Chyba nie doskoczył bohu. I jak możecie, nie? To napiszcie w komentarzu, czy te takie napisy żółte, co tak idą na dół, to je pomijać, czy nie? Bo nie wiem, czy to kogoś interesuje. Mnie to niezbyt specjalnie, ale napiszcie. Napiszcie, czy chcecie to, czy pominąć po prostu. Dobra, to napiszcie. Pokażę wam tu takiego secreta. Secreta. Co fajna muzyka jest. Taka ten. W sumie nie wiem jaka. Ale wreszcie mi dobra jest. Chociaż nie wiem, czy będziemy mogli tam wejść. Kurde. Podążamy za typem w białej sukni komodo. Jakiego głowa? Zaszukujemy produkcję klonów. Ej, przeszkodzie. No dobra, no jest tam. 5 godzin później.
A few moments later. Ну, да, вообще нам вау. Супер, класс. Потом на минуте куда? Это дупла. Dobra, teraz pójdziemy znowu za wielkim niebieskim człowiekiem w białej sukni. No, chodź tu. R4P17. Tak, tak wiecie, nie? Tak profesjonalnie. Kurde. I czekajcie. Chyba trzeba w lewo iść pod tego sekreta. Ale no, szkoda, fajnie jest. Znaczy, fajne może jest, ale piosenka jest fajna, bardzo. Nosienka. Przyjechały latające pralki, przyleciały do nas. Musimy je... zostawić w spokoju. Dobra, tego nie robimy, bo po co nam to? Po co nam to chodzi tu R4P17? My stąd uciekamy. Tu. A nie uciekamy. Gonimy Jango Fetta. No. Siu, siu, siu. Wow. A ja to zrobiliśmy, nie? Ale to, dumny jestem, ale to zrobiliśmy. No nie, te proki, Fred. Zapalcie zdjęć. Kolegi poległego. A jednak nie. Jebany. Dobra. Zobaczymy, czy już na końcu mostu nie ma nic. Także, oj, to jak nie ma nic, to patrz, tam iść, gonimy. Wow. Tak to, tak to zrobimy, mówię, nie? To jest sposób. Dobry, jednak nie. Dobry sposób. Siu. I uciekamy. Zapalcie coś w komentarzu. Czytajesz. Jakbyśmy go nie mogli po prostu, nie wiem. W sumie nie wiem, co byśmy mogli zrobić. Po prostu. Nastąpimy. Ej. Cześć. Cześć. Chodź tu. Ziu. Nie dolecimy. Aha, jednak. Nieprawdopodobne. A jednak. Dobra, chodź tu. R4P17. Dobra, chyba to już będzie koniec misji, albo jednak nie. Trzeba zamknąć włazy, bo dziurę zrobił. I znowu latające kamery tu wlecą. To będzie złe. Więc zamykamy pralki. Zrobimy jeszcze tak. Siu. Ale to robimy. Robimy to. A Jango Fett, nie wiem, to jest dobra postać, kurde. Szkoda, że... Szkoda, że nie będzie później. A to było dobre jeszcze jak... Grałem sobie w telefonie. Tak później jestem Boba Fett, to tak. T
kurde, kto to jest? Kto to jest? Kim on jest? A to jego syn, nie? Ten mały tam. Spotkanie po latach. Hu, hu, hu. Tak możemy zrobić? Chyba nie. Naskoczymy na niego. A. Ej, tak można, dobra. Bijemy. I czyżby odleci? Jeszcze. I teraz chyba musimy. Czyli musimy się zamienić w RP. R4 po 17. Tu. I. Zawsze nie wiem, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? W sensie te... To co... No... To. Transfer kodery, kurde. Nie wiem. No chodź tu. Wiem, że chcesz. No chodź. Nie musisz się wstydzić. No chodź. Czanguś. No chodź. Dobra. Ej no. Zleciał. Ej no zleć. Ło. On miał zlecieć, zlecieliśmy. I dostał znowu i co się dzieje. Rozleć. Ej no. Czanguś. Bo się pogniewamy. Zleć. Czemu nie możesz zlecieć? No chodź. Uuuu. Nie. No, wyszczel. No i co? I co zrobisz? Nic nie zrobisz. Prawda. I jeszcze raz. No i jeszcze raz. Dalej. No dawaj, czekamy. No i gitarko. I jeb, ostateczne uderzenie kolonem na ryj. Dobra, to także to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Wpadajcie na Facebooka, na Snapchata. Jak chcecie, to zostawcie łapkę w górę, albo w dół. Albo nie zostawajcie nic. I także do zobaczenia. Narka.